Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, pragnę wyjaśnić kilka rzeczy. Zacząłem speedrana 5.0 tempem krótszym niż 10 minut. Zrobiłem to oczywiście specjalnie, żeby sprawdzić. Jak to będzie wszystko wyglądało? Zrobiłem też założenia do 2600, no i tego się będę trzymał, chcę po prostu to dokończyć. Niektórzy z Was, dosłownie gardka osób, 2-3 osoby pod komentarzami pisze coś w tym stylu, że Szachuś, jesteś cienki, przegrywasz z 2200, z Leszczami 1200 to bez problemu wygrywasz, a tutaj dostajesz baty, coś w tym rodzaju. Ja dokładnie nie wnikałem. Szczerze mówiąc, nie przejmuję się tym za bardzo, aczkolwiek nie jest to do końca miłe. Nadal mi sprawia dużo radości robienie speedrana. I uwaga, moi drodzy, jeszcze chciałbym powiedzieć, że robienie speedrana nie jest dla mnie jakimś takim, jakąś taką przyjemnością w sensie gry z zawodnikami z 1000 rankingu, czy 1400, czy 1600. Robię to dla Was. Nie robię tego dla siebie, bo jakbym był poza kamerą, Nigdy bym nie grał z zawodnikami po prostu słabszymi ode mnie, tak grając towarzysko po prostu. Co innego z uczniami czy coś w tym stylu. E, więc zawsze, zawsze jak wiecie, oglądając moje filmy, wolę grać z silniejszymi od siebie e, i to właśnie stosuję. Speedrun jest wyjątkową serią, e, która uczy oczywiście myślenia na każdym poziomie. To przypominam w woli ścisłości, a to, że tutaj moje emocje są. E, uwidaczniania na kamerze podczas tego jak przegrywam, przegrywam na czas, podstawiam Hetmana, no to się zdarza wszystkim to jest naturalna sprawa i to są prawdziwe emocje, więc dziękuję serdecznie tym, którzy to doceniają i przypominam, że jak skończy się seria 5.0, na pewno wrócę do dłuższego tempa, żeby spokojnie tłumaczyć ruchy na niższym poziomie i tu nie chodzi o to, żeby klepać tak zwanych leszczy. Tylko, żeby pokazywać błędy na, na danym poziomie i to wykorzystywać. Dziękuję również hejterom za te komentarze, dlatego że mogę teraz spokojnie to wszystko wyjaśnić. Kompletnie, że tak powiem, mnie to nie interesuje. Byli, na, były nawet osoby, które kilka lat mnie oglądały i mówiły, że szachuś gwiazdorzysz, coś tam jesteś jakiś taki nieskromny czy pyszałkowaty, że tutaj mówisz, że po 10 ruchach mam już wygraną, a nie wygrywam. To jest szybka ocena w trakcie gry. Tu się dzieje dynamika, tak to oceniam pod swoim szachowym okiem i tyle. Mogę jeszcze oczywiście wiele o tym opowiadać, mam nadzieję, że wysłuchaliście tego wstępu. Dziękuję serdecznie i przypomnę, że Speedrun 5.0 będę rozgrywał w różnych trzech tempach 3 minuty plus 0, 5 minut plus 0 i 3 minuty plus 2. Z tego względu że muszę długo czekać na zawodników dłuższym tempem, więc tak to będzie teraz wyglądało. Zapraszam serdecznie wiernych i stałych widzów. No i cóż, mam nadzieję, że wyjaśniłem tę sprawę, jeżeli ktoś. Zrozumiał, to na pewno e, będzie dalej oglądał. Sorry, że tak ostro teraz to powiedziałem, ale e, nie wiem, kto jest po drugiej stronie, kto ile ma lat i kto e, jakie ma swoje problemy, e, żeby tutaj w ten sposób e, mówić. No, taka jest według mnie e, prawda. Dzięki za wysłuchanie i lecimy ze speedrunem. 5-0 na 3 minuty. Szukam sobie kolejnego zawodnika i jest 2470. 9, więc lecimy już troszeczkę podgłośniam tutaj ruchy i jest skoczek F3 G6. Będę starał się jak najszybciej tłumaczyć posunięcia. Gram D5, żeby nie było E4 posunięcia. B4 istnieje takie posunięcie, A5 od razu, żeby wyjaśnić przeciwnika, i lubię zagrać posunięcia A4, żeby pionki się nie złączyły. To mi się podoba. Tutaj sobie w ten sposób zagramy 3 minuty, to jest oczywiście mało skoczek z d 7 z opcją skoczek na B6, ale poszło C4 szybciej. Myślę, że zagram tak, sprowokuję go do tego posunięcia. Może przeciwnik wybije, może nie. Sprowokany, sprowokowany został, e, robimy rozszadę. Moim planem będzie zagranie E5. Mogę spróbować też zagrać C6, on prawdopodobnie to przepcha. E, wieża E8 przygotowujące ruch E5. C6 tak bym zagrał od razu, mimo wszystko. Jak przepcha, to ok. E, no i teraz pytanie: czy nie w sumie nie tak zagrać? To jest też ciekawe. Do E5 jeszcze dojść nie mogę. Może coś w tym stylu, albo w tym bicie, bicie, bicie. Um, tutaj, tutaj, tutaj. Dlaczego nie tak od razu? Przecież jak będzie bicie tutaj, to będzie super, bo ten pionek będzie do wzięcia. Odejdę sobie skoczkiem. okej, okay, bicie tu i skoczek D7. Skoczek d7, tego pionka mogę wziąć, czyli rozszczepiłem pionki. Jak się dobiorę do pionka c5, to dobiorę się też do pionka b6. Posunięcie f4 dla mnie będzie wspaniałe, zbiję po prostu tego. Zagram jeszcze tak, zaatakując te, atakując tego pionka. Myślę, że skoczkiem odbije za moment. A nie, nie odbije. W ogóle strasznie dziwnie zagrał przeciwnik według mnie. Zbiję to hetmanem, nawet Zbije to hetmanem, e, chcę wybić tego, dobra, no to teraz wystarczy tego pionka wziąć, tego zawsze mogę podważyć poprzez ruch F6, tutaj i zbijam za chwilę tego, on zagra goniec D4 prawdopodobnie, teraz mogę tak, bo jeżeli tu to tu, e, no i tutaj się fajnie to rozwiąże, skoczek F3 on może zagrać w sumie, ale to wtedy strzałka tutaj i wszystko poleci, dobra, bijemy, e, pewnie będzie bicie, pionek na E3 będzie wisiał grozi wzięcie, dobra, pozycja czarnych według mnie jest dobra, no ja to szybko właśnie teraz oceniam, tak żeby pokazać, no właśnie moją ocenę, tak, gram tutaj, g4 nie ma, h3 h5, żeby nie było g4, planuję taki ruch, wieża b1 nie będzie mogło zagrać, ale g4 będzie mógł, więc takie posunięcie zagram, żeby nie było g4 i skoczek wraca, chcę wziąć pionka taki mam plan Skoczek D7. Tutaj e, trzeba też chyba tak próbować myśleć e, nie aż tak głęboko na tym czasie przede wszystkim. E, po wyszło dobrze. Zaraz wezmę pionka kolejnego. Tutaj tak, to się dobrze ułożyło. G4 nie ma, bo w przelocie. Biorę tego. On nie zagra na B1. Cały czas wleć Aha, tu skoczek w latu. Okej, okay, tego nie widziałem. No zbijam, zbijam, zbijam. On zbije. No ja muszę wrócić, żeby te pionki chronić w razie czego. Prawdopodobnie dostanę strzałkę. Nie? Super, to gram na E4 w takim razie. Tutaj w porządku, to gram tak. Grozi taki też ruch, jak wymiana to wieża. Pionka bronimy, wieżą zbijamy. Ok, skoczek wraca, tutaj grozi posunięcie. Myślę, że do centrum. Aha, tutaj i będę musiał zagrać tak. Dobra, trochę przesadziłem, ale te pionki będą musiały szybko iść, niestety. Bo te pionki jego też będą miały jakąś tam moc, zapewne. Nie zbił. Zagram tak, żeby mieć też taką opcję. What? A to bardzo ciekawe. A to zagram tak, spróbuję mu wymusić i pionek mój będzie miał szybko wolną drogę, bo skoczek C1 pilnuje pola. Więc on będzie musiał też jakoś tu zareagować. W takim razie pionki, tym pionkiem będę szedł do góry, żeby tym zasuwać. Przepchamy tego pionka, skoczek tam stoi. No Stawiam wszystko na jedną kartę, można powiedzieć. Spróbuję wymienić w ten sprytny sposób jeszcze. Wieża będzie musiała wrócić tu prawdopodobnie. Tutaj? W takim razie idę tak. Kto szybszy pionami? Wyścig pionów. Dobrze, tak, to muszę chyba wybić. To tą wieżę też chyba teraz muszę wybić, bo mi się trochę tu nie podoba. To, że on sobie tak świetnie pogrywa. Eee... Właśnie ten ruch jest bardzo niebezpieczny. Wieża F6. Tak, i bicie. Tutaj spróbuję, bo jeśli tu to bicie, a moje pionki będą szły. Moje, mój pionek bardzo szybko teraz idzie. Um, albo i nie Tak, idzie ten, idzie ten A, tutaj zaatakujesz, kurczę, źle Tak, a jeżeli tu, to mam taki ruch Dobra, mam cię Bo jeszcze z szachem wchodzę, super No to się udało Tak, i biorę wieżę Mmm... Co tutaj grozi? Przeciwnik się poddał. Dobra, nie analiza. Sorry, klikło mi się. Revanż próbujemy i szukam kolejnej osoby. Tak jak mówiłem, póki co na 5 minut, 3 minuty plus 2, ciężko kogoś znaleźć. Trochę to trwa, dlatego jedziemy 3 plus 0. Posunięcie D4, posunięcie C4. Mamy obronę B no niego. No i tutaj będą wymiany oczywiście. Skoczek F3, goniec F4. G6, koniec F4. Lubię sobie zagrać ten wariant. Tutaj A6A4, żeby nie było, B5, H3, goniec się schowa. Będzie rozszada E3 i skoczek też na D2, jak wieża E8. Skoczek D2 od razu, żeby tak spróbować wejść i go postraszyć. Tego ruchu nie ma. Dobra, gramy tak i atakujemy tu. Możliwe, że skoczek E5, wtedy można wybić gońcem fajnie, koniec E2. Spoko. Myślę, że poza jest dobra. Tutaj grozi ruch. Jasne, to A5 jak tak to bicie w przelocie. Tutaj może grozić jasne. Będzie grozić gram skoczek A5. Nie wiem, nie wiem dlaczego, ale mi te pozycje się bardzo podobają białym kolorem. I w sumie, znaczy, one są też zaczepne czarnymi jak najbardziej. Czy ja mam taki ruch? Nie wiem, ale muszę chyba tak, żeby bronić B2. Wleciał skoczek. Jasne, no roszadę Chyba należy wykonać w końcu. Jeżeli goniec, to możliwość zbicia i wzięcia pionka tutaj, tylko że Hetman B6, no właśnie, będzie pilnował. Zagrajmy tak i będziemy tu pilnować. Póki co, możliwe, że tutaj trzasnę. On zbije, ja skoczkiem, i tu. Jest teraz taka opcja. Atakujesz, dobra, to tak. Uciekaj gońcem i zbijam ci tu. Dobra, zbijam tu. Jak goniec zbija, to mam taki ruch i fajnie go odbiję. W dobrej konfiguracji to wszystko powstanie. Bo nie chcę tak, bo on został czarnopolowym gońcem. Chociaż to też jest kurczę, ciekawe. F4, E5. Ale myślę, że mimo wszystko ten ruch, chociaż skoczek D6 będzie stał bardzo dobrze. Chwila, ale chyba biorę pionka tu. Czy nie biorę pionka? Hmm. Tak, jeszcze mogę zagrać w sumie. Z opcją taką. Ten Hetman tu stoi niefajnie dla mnie. Tu jest atak F3 z obroną teraz mam opcję zbicia aha bo jak ja tu, to on tu w sumie sprytnie muszę niestety wrócić, przyznać się do błędu tego pionka atakuje jakiś szach może nastąpić jedyny plus to, to, że on ma rozszczepion rozszczepione pionki może zagram wieżą tutaj, tam zaatakuje mocniej jest a5, no dobra, to gram wieżą tu mimo wszystko atakuje tego pionka no, jego figury się tak, tak ożywiły, to muszę przyznać. Będę musiał po prostu chyba zejść królem. Czy na H1? Chyba na H1. Tu zagrałeś? A nie mogę tak? Bicie. Dobra. Zbijamy? Ja wiem, że na końcu też na B2 tracę. Co? Dobra, ale mogę zbić tym. Chodzi o to, że nie chcę, bo on, jakbym wybił tym, to on by wybił mi tutaj. No dobra, wleciałeś tu, ale tu mi niczym nie grozisz. Wracam Hetmanem i będę tutaj grał. Albo Hetman E1 jeszcze lepiej. Pionek wzięty, Ten, tego trzymam póki co. Aha, skoczek wlatuje. Dobra, mam opcję taką. Jeżeli wybijesz, ja wybiję. Ty wybijesz tu i jakiś tego typu ruch. Hmm. Że tak. Nie wiem czemu, ale daleko gońcem uciekam. Chcę po prostu tutaj przytrzymać to posunięcie. Może. Hmm. W sumie sprytnie grasz. Dobra, zbiję to. Skoczek prawdopodobnie dziabnie. Będzie miał wejście tu, jasne. Może tak od razu? Na razie ten pionek nie musi być zbity. Jeden szach to tu. Bierze broni D4. Na E3 jest bronione. O, wymieniasz to, ok. No dobra, wieża d1. Ten szach nic nie daje. Jak ucieknę, to tu, dobra, żeby nie było młynka. Chodzi o to, że po tym ruchu gram tu i nie ma szacha na d4, a Pionek może zasuwać. Yy, niech będzie tak, żeby Goniec sobie zagrał tu ewentualnie, żeby miał dobrą placówkę. Wiadomo, że wieża może mnie zablokować. Yy, zaraz spróbuję odejść po prostu królem, zagrać coś w tym stylu. Goniec c4 bronimy, on ma 36 sekund. Skoczek na G3 z szachem, G3 z szachem, G3 z szachem. I teraz tutaj, tutaj spróbujemy wymienić. Hetman gdzieś pewnie odejdzie. No tak, odejdzie. Ale mogę chyba tak zagrać. Czy taki ruch grozi? Będę musiał wrócić, co? Aha, będzie bicie tu i tu. Ups. No tak, groźnie to wygląda. Chwila. Hmm. Tutaj, żeby bronić na F3, grozi wzięcie. Tu, tu. Nie, nie grozi wzięcie. Kurczę, robi się niebezpiecznie. Szach! I uciekam pionkiem. Dobra, Próbuj... zbijam to z szachem w takim razie, żeby nie było niespodzianek. Pionek więcej, lepszy goniec, gram tu i chcę wziąć pionka. Chyba nie ma żadnych niespodzianek, mam nadzieję. Skoczek wejdzie, a skoczek wejdzie. Dobra, jeden szach. Eee, tak, skoczek wchodzi. Szach, i biorę skoczka. No tak, na sekundach się udało to ogarnąć. Dobra, mamy to. Spróbujemy dalej. Rewanż na 3 minuty lecimy dalej. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. 2591. No i jedziemy. Jojo ZP. D4, C4, G6. Czy będzie D5? Będzie D5. Zagrajmy sobie tutaj ten wariancik. Koniec F4 C5, zaraz dostanę E3, C5 bicie. Tutaj trzeba też uważać. Ok, w sumie tam jest też inny ciekawy wariant. Tutaj bijemy, jeżeli tu a jeżeli bicie, to z tego co pamiętam... Co tutaj? Czekajcie, czy ja coś pograłem źle? Tak, pograłem źle, bo wierzę C1, pomyliłem warianty. E, pomyliłem warianty, dobra, wierzę C1, jeżeli tu, to tu. Pomyliłem warianty, kurczę, no dobra, może zbić mi tu. I teraz co? Chyba tak, tu nic chyba nie ma, tylko mam zepsute pionki. Może zbić tego pionka po prostu tutaj. Ups, to jest aż tak źle? Jest aż tak źle, słuchajcie. To mam przegraną, dobra. Pomyliłem się w Debiucie kompletnie. Tak zagrasz, no widzę przecież. Tu. Jedna chwała, tak, tak. To nic nie daje. Nic mi to nie daje. Pomyliłem się w Debiucie, kurczę. Tak nawet zagrałeś. No dobra, no to zbiję. Ty zbijesz, i pytanie czy tym. Czy wymienić hetmany, zyskać takie ciekawe pionki? Gdzie co? Spróbuję. Spróbuję wymienić te hetmany, zyskać te pionki. Jak to wygląda w pionkach? Mam dwa pionki więcej, trochę mało. Spróbuję tak. Królem muszę zejść. Wejść wieżą. Dwa pionki mniej. Za figurę. No tak, jeszcze będę tutaj trzymał tego skoczka na związaniu. Moim celem będzie tam dojście, no będę musiał kombinować Tutaj strzałka, tu, nie no, król E2, wieża D1 będę musiał grać Gram tu, czy tu jest bicie jakieś? Chyba nie Koniec E6, możliwe, tu pionek zaatakowany, tak będę musiał grać, co? Aj, tutaj po prostu, i wieża zbija no tak, taktyka. Taktyka, którą niestety przeoczyłem. No to już jest źle. No dobra, jeszcze tak muszę. Zbijesz mi któregoś z gońców. Pewnie tego. Co? Szach? Niestety to nie pomaga. Cały czas figura mniej. No dokładnie, tak spróbujemy, tak spróbujemy, ale to i tak jest ciężka partia już, przegrana wieża b4, a nawet tutaj grasz, dobra tu spróbujemy, znaczy to już oczywiście jest totalna wtopa, o, a totalna wtopa niestety, szach jakiś może być oczywiście. A, powalczmy do końca. Chociaż to jest już kompletny, kompletny wór. Pianek do wzięcia. No tak, szak grozi. Dobra. Niestety, tu już muszę poddać partię. Spróbuję, spróbuję jeszcze raz z gościem zagrać. Och, nie udało się. Może następnym razem. D4, lecimy. No tak, pomyliłem wariant i już była chyba przegrana pozycja w ogóle. Jeden ruch przestawiłem. Okej, okay, niech będzie ruch E5. Skoczek T6, klasycznie będziemy prawdopodobnie to rozgrywać. Ok, bardzo klasycznie będziemy to rozgrywać. Tak, 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 tak. Skoczek G6, jak niegdyś grywał Gary Kasparow. Dlaczego nie mogę zbić? Jedna z opcji. Ja wiem, wiem, jest coś takiego, jest coś takiego. Um, niech będzie tak, jak zbijesz, to zbiję skoczkiem. Jak zbiję goniec, może tak też grają. Dobra, po prostu dziabnę tak i tutaj się spróbuję zabunkrować. Hetman C6, wieża B8. Próbuję teraz zmienić koncepcję gry. No tak. Wieża musi ruszyć tutaj. Przestawić szybko gońca i tu. Tam się pilnuje. Golice F8. Dobra, zdążymy. Pionka. Po prostu mam pionka, będę go tutaj grillował. No też on, jakby stanął skoczkiem tu, to by było dla niego ok, ale mam zawsze też ruch A6. Będę po prostu to. Tak chcesz zagrać zwyczajnie. Dobra, pilnujemy, no możesz tu zagrać, jasne, to ja sobie po prostu poczekam i odbiję I tyle, I sp spróbuję dalej swój plan realizować, w sumie mogę już G4 zagrać od razu Bo jak zbicie to, aha nie mogę, bo skoczek stoi tu, nie mogę, Uff, Czasami mi się plączę. Tego ruchu nie przewidziałem, ale jeżeli tak zagrasz to mam taki ruch i tracisz hetmana mój drogi Pewnie to do... przeciwnik dostrzegł teraz Pilnujemy, pilnujemy twardo tam jeszcze jest ciekawa opcja, znaczy teraz już nie, bo skoczek tutaj jest do wzięcia. Um, tak, i teraz będzie opcja zagrania, na przykład tam, ewentualnie, ale tutaj się chce przedrzeć, mimo wszystko atakować. Czekam na skoczka C4, nie wiem co on teraz wymyśli, szczerze mówiąc. H3, daj mi to punkt zaczepki. Wymyślił to, że wraca tu. Okej. Okay. Um, no dobra, lecimy G4. No lecimy, to wszystko otwieramy, jasne. Um, tak w sumie To nie wiem czy coś daje, może przestawienie skoczka tędy, a przy okazji grożę z biciem tu I Tak i tak jeszcze będą opcje, więc tutaj te figury mogą sobie fajnie poszaleć, chcesz mi tutaj dziabnąć Możesz to zrobić, dobra Nie no tak muszę chyba najpierw grać, bo tu pionek wisiał Dobrze, że dostrzegam jeszcze tu jakieś opcje Hetman przynajmniej pilnuje mocniej C7 Wybicie oczywiście pionkiem. Pionek więcej na tym skrzydle. Tego zaraz odbiję. Chwilowo nie ma piona więcej, ale za moment to się stanie. Skoczek H7. Skoczek G5 albo F6. I tutaj. W sumie dobrze było odbić to jakoś tak tymi dwoma lekkimi figurami. What? A to się tego nie spodziewałem. A to może być dobre zagranie z jego strony, wiecie? To może być bardzo dobre zagranie. Uciekam, żeby skoczek miał swobodę. Tutaj może się zamurować. Hmm, bardzo sprytnie. Gram tak. E, jak to wygląda? Hetman za figurę. W ogóle się nie spodziewałem, ale to jest chyba dobra praktyczna decyzja z jego strony. Pytanie, czy ja będę miał jakieś takie przełomy, żeby coś tam jeszcze wskórać, jeśli chodzi o atak królczych? Tu się czuję bezpiecznie. No tutaj będzie strzałka. Hmm. E, tutaj on zagra tak. I tam. Niestety to nie będzie już takie. chyba fajne, ale F3 chyba muszę zagrać. No, zbiję tym. Chodzi o to, żeby wejść skoczkiem. Wchodzę skoczkiem. On z dwoi wie, że będzie miał tutaj szacha jasne. I pytanie, czy ja tam coś będę mógł uzyskać. Spróbuję skoczkiem tu tego, tego zbić. No, szach może być. Aha, tutaj wejście. Kurczę, niedobrze. Muszę wrócić, żeby król miał swobodę. No i będzie mnie cisnął. Taki ruch będzie istniał. Już istnieje pytanie. Czy teraz nie mam czegoś takiego albo czegoś takiego? Bicie, bicie, żeby wejść tym Hetmanem do ataku. Hmm. Możliwe, że nie, ale zaraz mogę tak zagrać i nie ma tego ruchu. I będę mógł powolnej linii chyba tutaj pocisnąć teraz go. Mam nadzieję. Tak, on może przejść oczywiście tamtędy. Co ty chcesz mi zrobić? Drogi przyjacielu, zablokować po prostu co? Kurczę, dobrze grasz. Spróbujemy wymienić jedną wieżę. To się uda. Tutaj muszę zagrać. No, goniec wszedł ładnie. Bez dwóch zdań. Wchodzę z koczkiem z powrotem. No, i hetmanem gdzieś tam tu. Wieżę trzeba będzie gonić. Wieża tu wejdzie, będę miał też problem. Spróbujmy... Spróbujmy tak, bo tego będę mógł wybić. Dobra, muszę tak grać. Ok, wybijesz, ja wejdę tu. Albo tak w ogóle, nie, czy tu. Dobra, bo najwyżej zagrasz tu i ucieknę, OK, yy, Gramy tak. Tak. Mało czasu się robi. Szacha wtrąconego zrobimy. Kolejnego wtrąconego szacha. Tak, żeby tu wybić. Czy pionkiem, 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 pionkiem. Ile czasu. O, mało sekund! To już na czas trzeba grać. To już wybiłem, żeby przeciwnika wybić z tropu. Ale to i tak była chyba tutaj już wygrana pod koniec, mi się wydaje. Dobra, próbujemy dalej. Na tym to polega. Jakby był czas dodawany, to też inna kwestia. Cały czas wykorzystany. Lecimy z kolejną partią, z kolejną dawką emocji i próbujemy cisnąć dalej. Mam nadzieję, że na te 3 minuty słuchajcie, też troszeczkę zyskujecie tutaj, bo staram się jak najwięcej mówić podczas rozgrywania tych 3 minut. E, 2534, super. No to są zawodnicy już tacy, z którymi można sobie pograć, e, jeśli chodzi o. Mój poziom tak, żeby coś tutaj mm, się powysilać mocniej. E, no dobrze, mamy E3, e, Goniec zagrał tutaj spo, w pożądalu. Hetman C2 niech będzie. No tutaj mamy Cambridge Springs wariant. Tu trzeba wybić, mamy spokojną, normalną pozycję G3, Goniec G2. Szybko się otwierasz. Można od razu się otworzyć? Hmm, ciekawe. Spróbuję tak, tak, tak. Tak. Ha, on bije tu, ale pokaczałem. <ścoughs> Jak zwykle pokaczałem wariant. No dobra, dam mu wybić te pionki. Jak zacznie od tego, to zrobię po prostu ruszadę i spróbuję grać na aktywność. Ciekawe, czy ona mi coś da. Pokaczałem znowu wariancik. No tak, musz. a nie mogę zrobić ruszady. Upsa, sa, sa. No dobra, wieża D1. Wymiana, wymiana, i będę musiał po prostu spróbować tą ruszadkę pyknąć. E a jak nie, to zagram B5. Mogę tego pionka wziąć. Wiecie co? Ja chyba wezmę tego piona, co mi pozostało. Wezmę pionka, wrócę. No wrócę. I tak może. Weźmiesz tu, no weźmiesz. No, mądrze. Mądrze gra gościu. Wziąłeś tu, gram tak bronię. no jejku Ale jest porówno w pionach, przynajmniej. Choć czarne na pewno mają lepiej. I co, gońc B5 planujesz? Nie, no tak, no musisz mi stąd zejść, muszę zrobić roszadę. Ok, roszada zrobiona, cel wykonany, tu będziesz chciał grać. Gram tu, żeby mieć gońca F3, bo tak jeszcze możesz, no ale wtedy mam. Ok, tak mogę, ale wtedy zbijesz mi tu, zagram tu, zagrasz tu. No niestety, jesteś lepszy ode mnie, F3 muszę. Paskudnie to wygląda, paskudnie naprawdę, ale nie poddajemy się. Mm, tak, 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 chcesz zejść? Jasne, muszę chyba tutaj pyknąć ruch, bo taki ruch groził. Fatalnie to wygląda z tym pionkiem, muszę tak stać, niestety, pograłem źle. Próbujesz z tej strony, jasne. No gramy tak, może przełom jakiś nastąpi. Um, tu spróbuję królem się przybliżyć, popilnować bardziej. Pionka, bicie, bicie. Nic mądrego tutaj nie przychodzi mi do głowy, jak na przykład zagranie Hetmanem, próba wymiany. Spróbujemy. A jak nie, to przejdę tutaj i może jakąś szybką kontrę złapię. O, wymiana. Super. Wymiana poszła. To dla mnie jest OK, tak? Wieża B8 pewnie szybkie. Kurczę, znają się ludzie na szachach, nie? Wracam. Potem B3. Bronię twardo. Pewnie jakieś przełomy mogą być, ale mogę przejść też. O, tu. Dobra, zbijamy i wierzą. Bicie, bicie. Będę chyba bronił. Groziło takie zagranie, więc gramy tak. W ogóle grozi wybicie i chyba. Nie, nie grozi wybicie, bo dwa pionki będą atakowane. Muszę podejść królem trochę. Założę się, że tak zagra. Podejdę królem. Nie, nie zagrał tak. Ok, gramy tutaj bliżej. Król do centrum. I gramy tak, żeby tego pionka atakować. Tu trzeba uważać na jakieś właśnie tego typu przełomy. No tak, no mogę zbić pionka, tu po wybiciu wszystko do końca mogę zagrać tak i w sumie remis podpisywać. Pytanie, czy ja mam tutaj szansę, wrócę na razie. Czy mam szansę na wygraną? No wiem, że może nadzbyt to już teraz interpretuję, ale trzeba w siebie wierzyć. Wieża zagrała tu. Mądrze, mądrze, mądrze. Muszę chyba tak pyknąć. Jak tu, to tu. Jak tak, to mimo wszystko mogę tak wybić. Tu będzie ultra remisowo, aczkolwiek różne scenariusze mogą się pojawić. Gram tak teraz. I co? Po tym ruchu mogę zbić pionka. Hello! Jak zagrasz tu, to wieża C5. Chyba zdobyłem piona. Przeciwnik, mam nadzieję, będzie się teraz pocił. No i zbijam. I tak. I bronimy wszystko. I teraz seria wymian leci. Możliwe, że on wybije, ja wybiję, on wróci. Ale będą dwa pionki. W wymienił jednak. Pytanie, czy tak nie mogę. Tu, 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 tu. Bo tym jak zbiję. Nie dobra, zachowuję pionka jednak. Um, tak, żeby nie było E5, chociaż E5 może być teraz, ale to zagram tu wtedy. Podciągam króla i wieża na aktywność. No i wieża aktywnie, mam nadzieję, tutaj się odnajdzie. Szach. No i czarne mają problem. C6. Tutaj, i wędruje aż tu. Tutaj, bo grozi mat. Mamy to, moi drodzy. Wyjście z małego wora. E5, E4, sorry, E4, Skoczek C6. Zobaczymy, jak zareaguje na to przeciwnik. Lecimy. Go, go, go. Przypominam, najlepszy ruch to skoczek B5. Nie grają tego ludzie. Nie potrafią. To znaczy. Yy, nie wiedzą, że tak trzeba grać. E6, żeby go nie szybko grał. I tu jest strzałka. Tu jest, tu jest poświęcenie figury. Gość idzie. Okej, okay, i teraz trzeba pamiętać, czy jakieś takie ruchy się nie gra. Spróbuję tak bardzo odważnie. Pograć. Aha, tu oddaję pionka W ogóle trzeba było zrobić roszadę i teraz chyba H5 od razu lecimy na niego. Nie ma się co, ha, taki ruch działa teraz, bo nie mam takiego ruchu, to będę musiał wrócić. No potem tak, no to jest gra na wariata, nie? sumie mogłem chwilę pomyśleć. Grana gra na wariata, ale może się to wszystko zepnie. Ja bym na jego miejsce zbił topionka wcześniej. Ale to na pewno jest też nowa pozycja, to to się tak czasem od ręki da gra i się wydaje, że tu jest w porządku. A tu mogą być niezłe, niezłe taktyki. No, na pewno gość szuka jakiejś opcji, żeby się tutaj mm, wybronić po prostu. Ha, czy ja nie miałem takiego posunięcia? Możliwe, że coś takiego było. Goniec ładnie zagrał. Hetman, ok, czy ja nie mogę tak? Ha, bo zbijesz co? Hmm. Chodzi o to, że jak on zbije, to on ja musiał zagrać tu. Wiesz, jakie 8. W takim razie bronimy pionka i gramy h4. I lecimy z tymi pionami. Taki ruch, to wtedy chyba długo rozszada. Taki ruch. A, będzie grozić. Ale to zaraz. Jak zagrasz tu. To jest dobre posunięcie, według mnie. Będzie tu atakowane i tu nie zagrał. Dobra, błędy chodzą po ludziach. Będzie opcja zbicia. Tu w sumie ciekawie do tego podszedł gościu. Pytanie, czy. Dobra. Chyba będę musiał to wymienić. Dobra. Gram tak. On odejdzie gońcem. Wymieniam i zbiję tu kolejnego pionka. Po prostu zagramy na pionki znowu za figurę. Wymienię to. Pewnie się zdziwił. Trzy pionki za figurę. To nie jest chyba taka tragedia. Może, że, możliwe, że tutaj trzeba zagrać. Skoczek próbuje tej wymiany. Jasne. To jest dobry pomysł z jego strony. Tak, on zbije jak król e7. Dobra, tu się trzymamy. Są pionki, jest potencjał, uważam. Jest potencjał. Gramy tak, uciekaj stąd. To jest taki też odruch. I pytanie, czy dalej jakoś tak nie próbować. Co dalej? Może wieża D8 po prostu, żeby też goniec miał swobodę gry. Może tam zagramy. On też tutaj nie ma łatwego życia według mnie. Pytanie, czy tam nie, nie iść próbować. On wtedy tak zagra, co? Się trochę oswobodzi. Hmm. Może tak, żeby zagrać tu, żeby go nie miał opcji? Dlaczego by nie? Na razie tu nie może. Okej, okay, on próbuje, ale to jest za wolne. Idę tym pionkiem. Król, król oczywiście zajdzie a ja on taką opcję też. Pionki maszerują. Tak, tak. Zagrajmy tak, atakujmy. Pionki robią swoje, zobaczcie. Figury też wchodzą. Tutaj jest opcja. Atakujemy. Król tu. Mam taką opcję szacha i będzie miał problem, bo jak zbiję, to wtedy tu i odbijam wieżej i w ogóle zdobywam materiał yy, Okej okay. Tu, tu Tu, 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 wygrywam Wygrywam materiał Bo jeśli zbiję, to skoczek F4, jeśli tu Aha, on może król E2 od razu zagrać To przeoczył, nie, nie może, bo tu jest strzałka, no, jest ok. Jest okej, okay, bo nawet taki skoczek F4, wszystko działa. Słuchajcie, Gambicik wleciał w masełko, jak masełko, no, akceptuję, akceptuję. I to jest y, teraz ważna partia, bo no, jest szansa wejścia na 2500. Zagrajmy skoczek C3 w takim razie. Zagrajmy E4 od razu. Dobra, takie rzeczy się grało. Patrzcie, wzięcie pionka, za friko, gość zagrał za szybko i się pogubił, wracam kulturalnie, pionka więcej złapałem jest świetnie, goniec tutaj próba wymiany tego skoczka będzie bardzo dobra wymiana jak najbardziej D3, pion więcej, cieszymy się z tego układu skoczek tutaj, potem jakieś F4, może tutaj zagrać, nie no, tutaj próbujemy tego gońca sprzątnąć jeszcze nie teraz, F4, poczekajmy, bo nawet po takim ruchu, przepraszam, po H6 możliwe, że jest wybicie Potem ruch E5. Stoimy genialnie. Albo teraz F5 grozi, tak naprawdę. Zastanawiam się, co, to po, co po tym posunięciu. Czy grać nie, Czy nie grać tak? Chyba grać tak właśnie. Skoczek wleciał tutaj. Jasne. Dobra, B3, żeby nie było takiego ruchu. Jasne. Wiem, wiem, wiem. Z tej strony będziesz cisnął. Gram A4 przyblokuje cię. Dlaczego by nie. Może w ogóle tam zagrać? Dobra, ok, zagrałeś tak teraz, więc taki ruch. Jeżeli tu, to tu, i potem odbiję tu z dobrą wersją. Z drugiej jednak strony. Mm, a może tak po prostu Hetman G4. Tak, tak zrobimy i Hetman G4. Coś tutaj masz trąconego. Po tym wybiciu Hetman G4. Tak, skoczek wchodzi. Goniec patrzy tam na H6. Wygląda to cudnie. E5 grozi. Może to być dobre. Grozi wzięcie pionka po prostu z szachem też. Y, jasne, no skoczek wlatuje. Tam atakujemy twardo. I myślę, że F5. Tylko po tym ruchu. Nie, jeszcze zagrajmy tak, żeby połączyć wieże w razie F5. Tego pionka mogę teraz skosić bez chyba żadnych skrupułów, wezmę skromne drugiego pionka, dlaczego by nie, wtedy nie obowiązuje mnie mocny atak, znaczy nie będę musiał udowadniać, że ten atak wygrywa, eee, znaczy nie będę musiał go atakować mówiąc wprost. No i teraz pytanie, skoczek wejdzie tu, nie, zachowałam te gońce, nie wymieniam, znaczy dobrą opcją na pewno byłaby wymiana, ale nie muszę tego robić i co? Teraz tak. Skoczek mi. Aha, skoczek musi mieć ucieczkę. Może tak w ogóle zagrać. Zagrajmy tak. Skoczek wróci tu i znajdzie dobre pole na E4. E, G5 nie działa. G6 no to mnie odstraszy na sekundkę. Dwa pionki więcej. E, tu pilnujemy pola F4. Możliwe, że coś poświęci. Ha, skoczek wejdzie tu. E, no to ja też łapię dobre miejsce dla skoczka w takim układzie. Na E4. Jasne. No może gdzieś tam sobie wskoczyć na E3. No skoczek stoi na E4 już jak panisko. No, i teraz mogę na przykład tak próbować i tak próbować. Mogę G3 też na spokojnie. Dobra. Chcesz zagrać pewnie tutaj coś. Coś tutaj chcesz? Dobra, gramy tak. Gramy wzmocnimy. Możliwe, że G5. Wtedy po prostu wybijam. Otwieram to. Gość ma problem. Słuchajcie, nie my. Um. Spróbuję tak, żeby potem zagrać tu. Może jakaś opcja wymiany hetmanów? Może taka opcja, jeżeli wróci. Dobra, nie ma opcji wymiany hetmanów. Tak jeszcze mogę spróbować. Właśnie, to chyba wygrywa. I on prawdopodobnie zbije. I to będzie dla niego ok. Skoczek wejdzie. Hetman nie może tu, bo szach. Będę może musiał wybić to wszystko. Ha, z atakiem na Hetmana jest od razu. Czyli hmm. ja nie mogę tutaj. Mogę tutaj przecież. Nie, nie mogę, bo tu wybi. Nie, nie, mogę. Mogę chyba, bo każdy szach jest odbicie, atakuje wieżę i potem odbije tu. Wprawdzie on odbije tutaj. Hmm, trochę chyba pokaczałem. Dobra. No tak, trochę chyba zepsułem, ale tak. Tak, spróbujmy, bo goniec by zbił Tutaj i będę miał po prostu odejście z szachem Dalej jest dobrze Tylko trzeba uważać Będzie szach, będę mógł odbić to prawdopodobnie No ale tak, już dałem przeciwnikowi jakąś grę Dobra, zagrał tak To ja go wiążę na, na zawsze tutaj w tym wypadku Jasne, tu wymienimy Wejście tu Chyba na G2 a, wziął pionka, o kurczaczki Jak to wyszło teraz, porówno wszystko Muszę się przestawić tu Tak, zagrasz, możliwe w, w, Słuchajcie, no i widzicie Z tak wygranej pozycji Zrobiła się jeszcze opcja dla niego Znaczy się, no wyrównała się na pewno w materiale Ale nadal białe mają lepiej, moim zdaniem Końcóweczka nam się szykuje I pytanie, czy nie zbić On zbije Ja tu i tu szybko będę latał Dobra, to jest chyba ok, bo pionki ma na czarnych polach, więc idziemy. Tutaj, tu nic nie grozi. Lecę królem mocno. Ha, taka jest opcja, ale też mam tutaj ruch. Trzeba. Idę tutaj, tutaj. W sumie mogę to zostawić. Idę tam po pionki. To nie ma. Okej, okay, teraz tak. Yy, tak, tak. Tutaj, chyba tu, chyba nic nie podstawiam. Mam nadzieję. Mało czasu jest, więc trzeba szybko grać. Dobra, jest dobrze. Tu będziesz chciał zagrać. Nie wiem, co będziesz chciał zagrać i te popionki. E, tak, i tutaj tego skoczka powiążemy. Dwie sekundy, dobra, jest nasz gościu. I z powrotem. E, tak, i kolejnego pionka zdejmujemy. I ten zasuwa. No to jest wygrana pozycja. Słuchajcie, mamy to. Mamy przekroczony ranking 2500. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że się bawiliście dobrze. Przypominam, że do 3 lipca, czyli w tym momencie, jest jeden dzień do dołączenia do szachowych fundamentów. Szachuś.pl Zapraszam do opisu i komentarza przypiętego. Pozdrawiam. Cześć.